Dzieło wstąpienia pańskiego gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, którą sprawuje o łasku nieba dla świętej pamięci Jana Basałyka w 12. rocznicę śmierci, dla Witolda Michalskiego, dla Austrii Sawickiej, dla Danuty Dzierżęckiej i zmarłych z rodziny Basałyków i Kowalczuków. Czas majowy jest także czasem pierwszych ogni świętych. Dlatego prawie wszyscy, a właściwie wszyscy nasi organiści grający w kościele parafialnym i na feriach są dzisiaj wynajęci do innych parafii. I dlatego przyjmują wtedy w tych dniach najmłodsi. Właśnie na tej przyświętej dla Martyna z klasy czwartej szkoły podstawowej i także będzie grała na nabożeństwie majowym. Będzie grała na tyle, na ile będzie umiała, ale myślę, że na pewno będzie nam pomagała w naszej wspólnej modlitwie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina, czego błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami u Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wieki wieków. Amen.
uczynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej nędze dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże. Объявления в большем познаванию Его самого. То есть
znaczy światłe oczy dla waszego serca. Tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, ale jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże. Przynosił dar pokoju, tłumaczył, umacniał, posyłał, powracał.
stawał się treścią ich życia. A teraz proszę, powrócić na koniec czasu, by się dopełnić wszystko, czego Bóg chce dopełnić, by każdy człowiek otrzymał szansę powrotu do życia łaską, by Ewangelia będzie poszła wszelkiemu stworzeniu. Oni zaś mają oczekiwać Ducha Świętego, bez Bożego Ducha niech nawet nie próbują głosić Ewangelii, bo oświeżą i siebie, i Ewangelię, i samego Boga, ale na razie są smutni. Natomiast niebo teraz się raduje. Aniołowie prowadzą Chrystusa triumfalnie na niebieski tron Baranka po prawicy przedwiecznego Ojca. Niebiańscy aniołowie wiedzą, że zwycięstwo Boga nad szatanem i nad jego sługami, które kiedyś stało się udziałem nieba, dzięki walce Michała Archanioła oraz jego zastępów, teraz zaczęło się także na ziemi. Tę walkę na ziemi poprowadzi Duch Święty poprzez świętych ludzi, mających w sobie życie Boga, czyli łaskę. Tę łaskę ludzie otrzymują przez sakramenty święte. Dlatego Chrystus powiedział uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego mówił: to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę, a także wierzcie jeszcze. Dlatego też Jezus powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a które zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego powiedział, że opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną i nie są już dwoje, ale jedno. A człowiek niech nie rozdziela tego, co mu złączył. A Kościół od samego początku uczył także, by dochodzić szczególnie nie tylko na ciele, ale i dusza całuje, wzywać kapłanów Kościoła, by się umodlili nad nimi, by mogli odzyskiwać zdrowie. To wszystko zaczęło się w historii, gdzie w Pięćdziesiątnicy wystąpił Duch Święty i został przyjęty przez Maryję, apostołów i uczniów pańskich, zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku. Duch Święty ożywił Kościół, wtedy poszli na cały świat, bo prowadził ich Duch Pana. Umiłowani, wierzymy, by dzisiaj niezmiernie, że wszystkie sakramenty są źródłem Bożej łaski, że źródłem życia jest Chrzest Święty, a sakramentem mocy i dynamiki chrześcijańskiego życia jest wierzmowanie. Wierzymy, że tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem człowieka i jedynie On jest naszą drogą, prawdą i życiem. A wszystkie dzieła Boże i dzieła Kościoła to budują się poprzez świętych ludzi, ludzi Ducha Bożego, mocy samego Ducha Świętego. Miniony czwartek był już 40 dzień po zmartwychwstaniu. To w ten dzień Chrystus poszedł do nieba. W wielu środowiskach i wielu osób w Polsce ten dzień jest pamiętny i głęboko przeżywa religijnie. Jedynie z racji już pasterski Kościół Święty przeniósł 9 lat temu zewnętrzny obrót jego wstąpienia na dzisiejszą niedzielę. Po 40 dzień pozostaje jednak faktycznym dniem naszego przygotowania do rozpoczęcia nowego do Ducha Świętego. Jak czas Adwentu przed Bożym Narodzeniem, jak Wielki Post przed świętami paschalnymi, tak obecna nowena Ducha Świętego jest bardzo intensywnym czasem przygotowania do uroczystości zesłania Ducha Świętego. To coraz bardziej intensywna i jednocześnie radosnej modlitwy do Ducha Świętego oraz Duchu Świętym dla wszystkich wierzmowanych, aby mogli przygotować się na odmianie charyzmatu Ducha Świętego. Coraz częściej osoby wierzmowane starają się w każdym roku tak rezerwować ten czas kalendarza swoich zajęć, by móc pełni przeżywać całą nowennę i rozłożyć się w Duchu Świętym. To dlatego kapłani tak przypominają o tej nowennie. To jest nasza nowa szansa na siłę i radość naszej wiary oraz na nadzieję nowej ewangelizacji. Kościół staje się wielkim wierzchownikiem, naszą stronę w Duchu Bożym. Niech trwa w nas ta modlitwa w Duchu Świętym oraz pomocy Ducha Bożego dla całego naszego pokolenia i dla całego świata. Tylko w Duchu Świętym możemy uznać bowiem, że Chrystus ukrzyżowany jest na wpierw stały, jest naszym Panem i Panem świata, także Panem tej ziemi. I to właśnie On niesie prawo dla tej umęczonej ziemi. To dla Niego należy powracać i do Jego prawa, ilekroć na ziemi dzieje się źle, ilekroć prawo jest sprawiedliwości, miłości, ilekroć dominuje cierpienie i smutek, a nawet budzi cierpienie, to
Chrystusa należy powracać. Duch Święty uczy nas, tym Duch Boży, prowadzonych przez ziemię. O tym wszystkim przypominał błogosławiony Jan Paweł II już w swojej pierwszej papieskiej homilii na polskiej ziemi w Warszawie na uczestnym pracy zwycięstwa. O tym przypominał wielokrotnie. Duch Święty chce nas prowadzić drogą życia zwyczajnego, codziennej pracy, modlitwy, pełnego miłości życia małżeńskiego i rodzinnego, zgodnego budowania naszego świata w drobnych sprawach. Często są tak zwane sprawy codzienne i dlatego niedoceniane. A sam jest przypominał, że kto w małym jest wierny, ten otrzyma władzę nad wieloma. Dlatego piękno i moc chrześcijańskiego życia i świadectwo najczęściej nie jest spektakularne, najczęściej jest właśnie zwyczajne i codzienne. Dlatego jednak jest możliwe dla wszystkich i dlatego jest piękne. Gdy sytuacja tego wymaga, chrześcijanie mają jednak również do wszystkich świadectw i przypominają światu, także publicznym, że jest drogą prawdy, miłości, sprawiedliwości i zgody. To jest także zadanie uczniów Chrystusa. Od tego zadania chrześcijanie nie mogą się wymawiać. Dlatego są dzisiaj w świecie największą wspólnotą prześladowanych za przekonania. To przekonanie może być widoczne w pozornie drobnych, ale bolesnych komentarzach kolegów w prasie, czasem okazanym lekceważeniu dla chrześcijańskiego znaku z krzyżem i Biblią na czele, czasem wręcz potrącaniu środowiskowym. Dochodzić tu może do społecznego wykluczania i zablokowania możliwości globalnego rozwoju, choćby zawodowego. A niekiedy nawet do wtrącania do więzień i zadawania śmierci, choćby przez zamachy, o których słyszymy w mediach. Dzisiejszy świat zna wszystkie te formy prześladowania uczniów Chrystusa. Duch Święty jednak prowadzi nas właśnie przez ten świat i do tego świata. Bo świat ten jest głodny Boga, prawdy i miłości. Ostatnie miesiące także na polskiej ziemi pokazały szereg takich działań w mocy Ducha Świętego. Czasem jest to batalia parlamentarna o prawdę na temat godności, świętości i nietykalności życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz poprawne po małżeńskiej rodzinie. W ramach tej batalii już nawet młodzież woła stop aborcji. Brzmi też wołaniem stop in vitro. Wspomnę tu tylko o naszym szczecińskim marszu dla życia, który wzięło w tym roku udział około 18 tysięcy ludzi, w ogromnej części ludzi młodych, ale wielu dorosłych jakby nie chciało tego słyszeć, robią swoje, bo chodzi im chyba bardziej o władzę i pieniądze niż o prawdę i o człowieka. Czasem jest to batalia o prawdę, o wydarzeniach ważnych dla dziejów narodu. Dzisiaj symbolem tej batalii jest wołanie o prawdę po katastrofie smoleńskiej oraz po Katyniu, którego w istocie niektórzy w świecie znowu próbują zaprzeczać. Jest to także wołanie o prawo do spokojnego nauczania historii własnego narodu i państwa. Chodzi tu też o głodówki nauczycieli. Czy muszę tu wspominać o licznych protestach środowisk pracowniczych w kontekście zmiany prawa w emeryturach? Jedynie na podstawie politycznych opinii, bez jakichkolwiek politycznych wyliczeń, poważniejszych wyliczeń ekonomicznych, wykazujących, co się dzieje z kwotami deponowanymi co miesiąc w kasie państwa przez lata zatrudnienia. To dotyczy także protestów społecznych o prawo do wolnego głosu w mediach, w internecie, w radiu, w telewizji. Co się złego dzieje w Polsce w tych sprawach? Przykładem jest brak normalnej dyskusji publicznej, a jedynie trwający krzyk polityczny wokół władz bardzo dla kolegów ważnej telewizji trwa. Wszystkim Wam, którzy nie boicie się dawać publicznie świadectwa wiary i wołacie o prawdę, zarówno poprzez dzieła nowej organizacji, jak i też sprawy społeczne, opowiadam słowa uznania i serca dziękuję. Umiłowani, przed nami tak wielkie dziękczynienie w Duchu Świętym za 40 lat istnienia i życia naszej archidiecezji, za 20 lat metropolii oraz za łaski 25 lat po wizycie Jana Pawła II, po jego modlitwie i nauczaniu na jasnych dłoniach oraz po koronacji w Bóli Matki Bożej Wachińskiej. Spotkamy się na tym dziękczynieniu w każdej parafii w uroczystej zesłania Ducha Świętego, a potem w uroczystej Bożego Ciała
śpiewać Tedeum Redemptorum 28 czerwca, czyli przez całą 40. rocznicę ustanowienia diecezji. Proszę Was o udział w tych spotkaniach i modlitwach oraz zachęcam do wspólnotowego dziękczynienia i pielgrzymowania. Wspominamy wielość dobrych dzieł lat minionych, przepraszając Boga za nasze braki i słabości. Radujmy się z dzieł trwających i powstających oraz prośmy o niezmierne mocy Ducha Świętego dla rodzin, dla chorych, dla dzieci i młodzieży, dla osób życia publicznego, dla samorządowców i nauczycieli, dla ludzi kultury i dla bezrobotnych, dla wszystkich. Prośmy też o błogosławieństwo Boże dla kończącego się synodu diecezjalnego oraz rozwijającego się dzieła synodu metropolitarnego. Na ten czas nadziei i działania w Duchu Świętym wszystkim Wam serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Arcybiskup Andrzej Cienka. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Thank you.
dzisiaj Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem w ołtarzu i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią Was Paschalę i radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świąt śpiewają hymn o Twojej chwale, nieustannie wołając. Ośmielamy się umówić. Ojcze nasz.
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię o zbawienie na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
sprawienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Usiądźmy w intencję i ogłoszenia. Poniedziałek o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Stanisława Mikołowskiej i Zofii Kalickiej, msza francki w imieniu od Haliny, we wtorek za świętej pamięci Eugeniusza Ostrowskiego, w środę pierwsza intencja za świętej pamięci Marii Ludwika Mieluszewskiej, za Zenona Barbarę Zbigniewa Krzysztofa, druga intencja za świętej pamięci Wierzysława, Koła Tadeusza i Zdzisława. Czwartek, pierwsza intencja za świętej pamięci Zygmunta, Kazimierza, bliskich i krewnych. Druga intencja o Boże błogosławieństwo dla Bolesławy, Dobejko, 80. rocznicę urodzin. Piątek, pierwsza intencja za świętej pamięci Marianny, Józefa, Mariana Wojciechowskich i rodziców z obu stron. Druga intencja za świętej pamięci Tadeusza Plebińskiego. Te dwie msze o godzinie 18 oraz o godzinie 20 msza święta w intencji ochrony życia, msza święta bez progu. W sobotę pierwsza intencja o 18 za świętej pamięci Heleny, Mikołaja, Marii, Antoniego, Zofię, Wincentego, Antoninę, Jarocynę, Augustyna Grzybowskich, za patronę Marwina, Paulinę, Józefa, Szurlakowskich, za Marię Budełajską. Druga intencja za świętej pamięci Marianny, Filipsza, Wieszczą, msza z okazji Dnia Matki. Przyszłą niedzielę rano, 12 rocznicę śmierci siostry Krystyny Rogowskiej i męża Janusza rodziców za Bronisława, Stanisława Staniewu oraz brata Jerzego, za o 11 za świętej pamięci Ryszarda Marajczyka i o 18 za świętej pamięci Stanisława Szydłowską. Dla tych, którzy
którzy lekceważyli pokój ze zaszczytem. Takie są zasady. Kochani, także i że święte następną niedzielę do normalnego powrotu, natomiast że święte wieczorne o godzinie 18:00, pamiętajmy także o tej dodatkowej mszy świętej bez prądu o godzinie 20:00, na którą także i zapraszam. A teraz proszę błogosławieństwo, a potem na bożeństwo majątek. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona.
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sobą Twoim cieszyć się chwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, których żyje.